Gremialne 100 lat dla naszych pań przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja Łyski odśpiewała publiczność w dniu ich święta, Święta Kobiet. Życzenia zdrowia, pomyślności, uśmiechu na co dzień ze sceny składali wójt gminy Szemut i dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Dla osłody i ciała przygotowano dla wszystkich ogromny tort, zaś dla ducha i uśmiechu wystąpił lubelski kabaret Smile, którego obyczajowe skecze bawiły publiczność do rozpuchu. Mamy swój styl, który jest coraz bardziej taki widoczny i to też potwierdza i publiczność, i też nasi koledzy z innych kabaretów. Więc taki właśnie sytuacyjno-obyczajowy, taki pomysłowy, to też potwierdza też te nagrody na rynku, które zdobywamy. No i tą drogą idziemy. To wyszło całkiem przez przypadek i tak sobie trwamy. Czy to w Wejherowie jest gorzej? Coś jeszcze? Podkradasz i wyczona mi konia ze stajem. Ojeju, no! Nie, ojeju, no! Tylko przyjdziesz, człowiek zapytaj. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Możesz. Tato, mogę pożyczyć twojego konia? Nie możesz. Jak czujecie się w ogóle jako ten tulipan na 8 marca? No cóż, na szczęście była szansa, żeby dzisiaj w domu tulipany dać naszym kobietom i to super, natomiast... Ale przeoszczędziliśmy. Czemu? Bo pojechaliśmy do roboty. A, że nie ma kolacji i tak dalej. No, ale z kasy obczyszczą. No, może. Natomiast super, nie, no wy w ogóle to są fajne inicjatywy, że społeczności w gminach, w miastach się zbierają, że organizowane są dla dziewczyn takie wieczory miłe, sympatyczne, gdzie mogą zapomnieć o codziennych problemach i że tego akurat dnia jesteśmy tylko dla nich. To super, to po prostu fajne, że możemy, my mamy taką pracę, że możemy ludziom umilić życie. To super. 10 minut kary, przecież ja nawet nie wiem, ile to jest 10 minut. Nie wiem, tyle może, tyle nie. A to pewnie dlatego, bo nie mam mózgu. W dziadzie mamusia bez mózgu urodziła, teraz sobie taki żyje. A może będę sportowcem, bo bez mózgu lżejszy, szybszy. Aha. Świetną interakcję tutaj z publicznością zapodaliście. Powiedzcie, wszędzie tak jest, czy... Ta szemucka publiczność jest najlepsza. Nie, tylko w Szemudzie. Tylko w Szemudzie. Nie ma opcji, ludzie nie współpracują w całym kraju, ale tutaj naprawdę się otworzyli. Tak. Dobrą sobie masz, więc ją innym daj. Dobry program, dobre skecze to jedno, ale zachwycał także świetny kontakt z publicznością, która to w niektórych scenkach była wciągana przez artystów do odegrania określonych ról. Jednej z naszych mieszkanek udało się nawet wystąpić razem z artystami na scenie. Sceniczna Jadzia, na co dzień Ania. Powiedz, to oczywiście niespodzianka, że wystąpiłaś dzisiaj. Czysty przypadek. Tylko dałam 5 zł i taka sława. No właśnie, za 5 zł można zostać gwiazdą kabaretu nie byle jakiego, bo Smile. Powiedz, jak czułaś się na scenie? Czy poczułaś dreszczyk tego, że fajnie być na scenie i można... w ten sposób pracować? Na co dzień nie lubię takich sytuacji, ale myślę, że niektórzy ludzie są do tego po prostu stworzeni i jak najbardziej kabaret Smile sprawił to, że można było rozluźnić się na scenie i dobrze bawić. Cóż, 8 marca za nami i wszystko przemija. Niemniej jednak redakcja życzy, aby uśmiech i dobry humor towarzyszył drogim paniom i panom nieustająco. Tak jak tu, w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie kabaretowego smajla na twarzach chyba nikomu nie zabrakło. Pozdrawiamy publiczność TV Szemud. Zawsze jak jesteśmy w Szemudzie, oglądamy tę telewizję. Mamy wykupiony pełny abonament. Pakiet w ogóle. Wszystkie DVD i inne. TV Szemud HD, Szemud Sport. I Szemud Film Family. Pozdrawiamy. Czeka was do druk płyt. Tak. Trzymajcie się, hej.